Cześć, jest dzisiaj wieczór, niedziela. Ja miałam sobotę pracującą. Dzieci teraz sobie śpią. Jest godzina 22, a my idziemy spać. Żartowałam! Robimy ciarkę! Gdzie chcę w końcu? Tu. Małutkie jak pupcia niemowlęcia. A chodź tu bliżej, idziesz tutaj, czy gdzie? I co tutaj? Zobacz, w którym miejscu to chcesz. No tak, no ty musisz wiedzieć. No nie, no i ty musisz wiedzieć, gdzie chcesz. Odkąd, dokąd? Tak jak teraz? No myślę, że tak. Czy tak? Czy tak? Głupi jesteś. Czy złączymy to z tym? Nie łączymy to z tym. Co? Nie łączymy to z tym. Tak? Nie. Zobacz, tak żebyś miała na pewno tam, gdzie chcesz. I nie krzycz po mnie, bo się nagrywa. Ja nie wszyscy wiadomo. Będą wiedzieć, jak jesteś wredny. Ja nie wiadomo, co się skończy. Tak? No. Chyba. Czekaj. Bardziej tu. Chyba. No, zobacz, ale... No, chyba tak. To musisz obrócić. Tak? O, nie wiem. To czy następnie same? Żeby było Tak? równo. Ale to ty widzisz, bo ja nie widzę, Krzysztof. Tak. Żeby nie było To zależy, gdzie się ruszysz, to później tak będzie, nie? Ja wam coś powiem. Krzysztof, jak komuś robi tatuaż, to jest dla niego taki miły, że normalnie aż w pupkę wchodzi. A jak robi mi, to mnie krzyczy, szarpie mi ręką. A bo ty mnie od razu drażnisz, nie wiem czemu. Także nie, jak do Krzyśka na tatuaż, to się nie krępujcie, spoko. On będzie dla was miły. Co, już coś źle zrobiłam? Nie, no trzymaj tak, jak trzymałeś. Bo... Teraz tak przykładam, tak, nie mam bombeczki. Przykładam tak, bo ostatnio dałem więcej i się troszkę... No trzymaj, no czemu nie No trzymasz? trzymam. Trzymaj, bo zrobię ci babola i będziesz miała. Jestem ciekawa, czy w ogóle widać to tutaj, na nagraniu. Co, czy widać? No, czy jest dobrze ustawione. Aha. Teraz kalkujemy wróżkę. Tak będzie wróżka. Nóżkę jej dobrze skalkuluj. Nóżkę jej skalkuluj dobrze. Wyszło podwójnie. No trudno. Chyba będziesz wiedział, nie? Będę wiedział. I dobra, zobaczcie. Muszę się wykręcić. Tu jest lullaby, czyli kołysanka i jest wrówka. Ej. Chyba nie było nic widać. I stoi taś, o, no ale trzeba czymś, trzeba ten to... ten. Bo jak... trzeba to czymś przecierać. Trzeba rozrobić trochę tego. No to... Ja mam ci to rozrobić? No ale czym ja ci to będę ten... robił? Co? No ale ja nie wiem, gdzie to jest teraz. Tam jest za tobą. Musisz to iść umyć i no, rozrobić. Ja przecież ten kurwa, przygotuję. Krzysiek. No ale no to przecież ja przygotuję ten. Idź to umyj i nalej wody. No Jezu. Już mi słabo. Co? Już mi słabo. Nie wiem, czy nie jest mi tutaj teraz szczęście. Ale tu. Tu mi niewygodnie jest, pół dupek mnie boli.
Mogę normalnie sobie usiąść? Nie rozmawiasz do tego tu? Poszła pierwsza kreska. Gwycie, bierzemy się za tatuaż i nie mamy papierów ręcznikowych. Ale mamy czysty papier. Ale mi tak jest niewygodnie, bo ty to nie masz w ręce. Wygodnie. O tak, lepiej? Ja muszę wyjąć go na grubszy. Dobra. Może to może się spauzować. Musimy zmniejszyć na większą, bo... Ej, słuchajcie, robię sobie podgląd, zrobiłam sobie podgląd, w sensie podeszłam i zobaczyłam, co tam się nagrało. I ja tak patrzę, jaki ja minę tam robię, jaki strach w oczach, po prostu pierwszy raz się widzę na nagraniu, jak ja reaguję na robienie tatuażu. Ale dobra, Krzysiek zmienia igłę na grubszą, no, także no, widzimy się zaraz. No to idę. Nie ma buchania, nie bucham, ty też nie buchasz. Jakie słodkie skrzydełko! Rok temu robiliśmy ostatni tatuaż. Moje powietrze. No. Tak mnie może boleć cały czas. O Boże, co to było? Jeszcze nie mogę rozmyślić. Walczę. Pierdolę. Tylko zostaną, nie? Mhm. No co?
Jak na ciebie, co są proste. Ładne są skrzydełka. Bo później będzie trzeba te niteczki w tych skrzydełkach porobić. Nie wiem, jak to zrobimy. Zauważyłam, że zawsze dziabiesz w tej koszulce. Nie? Nie wiem. No. A czy tatuaż boli? Boli skurwysyńsko. Chociaż powiem wam, że w tym miejscu tak nie boli bardzo. A ja jestem jęczy dupa, jeśli chodzi o tatuaże. Jakbyście widzieli, jak robiliśmy pierwszy tatuaż na stopie, to do dzisiaj nie jest dokończony. Bluszcz miał być! Prawda, Krzysztof, tak było. Nie? No, mam ujęcie na miniaturkę. Takie. Tak, patrz. Patrz, jak zrobiłam. No, żadne inne. Mamy skrzydełka! Czasami nie wiem, czy to mi się ręka trzęsie, czy to po prostu jest drganie, wiesz, tam mięśnie czasami mam, nie? Wiesz, o co chodzi? Mhm. Ej, come on. Zobaczyć do niego? No. Bo woła. A spał? My was oczywiście całą sesją nie będziemy męczyć. Robimy sobie tatuaż, ale oczywiście Krzysztof teraz szuka mi Titanica, bo ja przy dziarkach lubię sobie oglądać Titanica. A tak w ogóle, czy ktoś z was wie, że Titanic to mój ulubiony film? No to już wiecie. O. Oopsie mood. Oopsie mood. Jednak załączyliśmy Matyldę, bo nie mamy dostępu do Titanica, bo zawsze jak go oglądaliśmy, to mieliśmy wykupione różne pakiety, a teraz nie możemy nigdzie znaleźć takiego darmowego Titanica, więc załączyliśmy Matyldę, tą starą, chyba z 96 roku, czy coś takiego. No, ja i tą lubię. Czyli i starą, i nową. Dobra, idę się dziabać. Powiem wam, że już jest takie zmęczenie materiału, już mnie bardziej boli przecieranie niż samo wbijanie igły. Ale mamy teraz już tylko jeden element do zrobienia. Różdżkę. Nie wiem, czy widzicie trochę tego tatuażu stamtąd, ale jest ładny. Jest naprawdę śliczny. Już naprawdę boli bardzo. Matylda się już tak to skończyła. Już po prostu boli. Cieniutką, nie? Nie masz taką, weź tam trochę. Co on tam zrobił? Dosłownie kreskę. O! No, dobrze, zostawmy. No, tak jest dobrze, tak jest dobrze, tak jest dobrze. Jest wszystko bardzo dobrze. Można jeszcze poprawić, nie? Co chcesz poprawiać? No to nie do poprawki. Serio? No nie, no dobra, niech ci się to zagoi, wtedy poprawi. No, już mam dość na dzisiaj. Dobra, weź mi to ten i pokażmy widzom, co żeśmy tutaj na wynokrali dzisiaj, bo on jest taki ładny. Już muszę pochwalić. No, no właśnie. Ja poplułam.
Mam się papier, nie? Znam papier rolkuje. No bo widzisz pana, nie mamy tego. Nie mamy ręczników papieru. Tragedia. Teraz mi Krzysiek smaruje wazelinką. A, przypomniałam, że się nagrywa. O, skrzydełka są do poprawy i tak. Skrzydełka w ogóle jeszcze będą miały w środku te takie niteczki, jak ważka, o wiecie, albo jak taka. Te cienkie kreski są do poprawienia, bo to było cienkie tak. Kreski są do poprawienia, ale ogólnie i tak już mi się bardzo podoba. Będę nosić z dumą, tak jak mówiłam. Dobra, Krzysztof, pokaż widzom. Nagrywasz? O, no dobra, no nagrywam, no. Wiesz, nagrywam. Myślałem, że zdjęcie, nie? I wiesz, klikam i nie wiem, a ty gadasz, nagrywasz, patrzę, no nagrywam. No. To możesz pokazać mi piękny tatuaż. No to widać, no przecież widać, no. No jest. I mamy piękności. Pa!